Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie w mojej przestrzeni na moim audioblogu. Ja nazywam się Dominika Dziewczyna Znikąd i zapraszam Cię bardzo serdecznie na dzisiejsze nagranie. Dzisiaj nie będzie prowadzonej medytacji, nie będę też czytała, tak jak zwykle to bywa, artykułów, które znajdziesz na moim blogu. Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo ważny temat, który uważam jest bardzo istotny w pracy z kryształami, o którym bardzo mało się głośno mówi. Co to mianowicie za temat? Bardzo często dostaję od Was wiadomości, w których wręcz nie o tyle pytacie, co piszecie do mnie, że zgubił Wam się jakiś kryształ, albo ukruszył Wam się kryształ, czy po prostu zgubiliście biżuterię, w której były kryształy i macie obawy, że to jest zły znak, że to jest pech, co to może oznaczać, albo co zrobić, jeśli taki naszyjnik na przykład pęknie, albo bransoletka, czy naprawiać i co to tak naprawdę oznacza. Na podstawie tych wszystkich wiadomości, które od Was dostaję, pomyślałam, że fajnie będzie nagrać to wideo i troszeczkę przedstawić Wam mój punkt widzenia, to jak ja widzę to gubienie kryształów, to, że one czasami znikają, czasami się pojawiają znowu, bo je znajdujemy, a czasami po prostu ta biżuteria pęka albo kryształ nam się ukruszy. Więc ja na bazie swoich doświadczeń chciałabym przedstawić Tobie mój punkt widzenia i mam nadzieję, że Cię uspokoję i być może znajdziesz w tym nagraniu coś dla siebie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Na początku, nim przejdę do tematu zgubionych kryształów albo biżuterii, czy zniszczonych przez czasami niefortunne przypadki, czy różne sytuacje, chciałabym poruszyć dwie kwestie pracy z kryształami. Pierwsza z nich to jest taka, że bardzo, bardzo ważne jest i bardzo chciałabym, abyś zastanowiła się teraz nad tym, co Ci przekażę. Nim podejmiesz pracę ze swoim kryształem, postaraj się słuchać w głos swojej intuicji i poczuć energię, poczuć informację, którą kryształ do Ciebie wysyła. Ja na przestrzeni wielu, wielu lat pracy z kryształami nauczyłam się przede wszystkim słuchać mojej intuicji. Brałam udział w wielu warsztatach, webinarach, które były kopalnią wiedzy na temat kryształów. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają ogromną wiedzę na ich temat i uwielbiam sięgać po tego typu narzędzia, które pozwolą mi zdobyć jak największą wiedzę na temat kryształów. Natomiast na przestrzeni tych wielu, wielu lat przekonałam się sama, że cudownie jest zebrać wiedzę, mieć informacje na temat pracy z kryształami, ale najważniejsze w tej przyjaźni między Tobą a kryształem jest właśnie otwartość serca, czyli Twoja intuicja. Otwartość serca, mogę powiedzieć, i intuicja, czyli ten głos intuicji, który każdy z nas w sobie ma. Na pewno niejednokrotnie w Twoim życiu wydarzały się sytuacje, kiedy dopuściłeś do głosu swój wewnętrzny głos, być może szeptał on cichutko, być może troszeczkę głośniej, natomiast myślę, że każdy z nas w ciągu całego swojego życia miał taką sytuację, że ten cichy głos albo trochę głośniejszy podpowiedział Tobie, co zrobić, którą drogę wybrać i gdzie pójść dalej. Także ja bardzo mocno zachęcam Cię do pracy intuicyjnej z kryształami, dlatego że nikt inny jak Ty sama, jak Ty sam będziesz wiedziała, jak poczuć kryształ. Co on ma Ci do przekazania i czego tak naprawdę możesz nauczyć się od tego kryształu, który zjawił się w Twoim życiu nie bez przyczyny. Kolejną taką kwestią, która uważam jest bardzo istotna w pracy z kryształami, jest samo oczyszczanie kryształów. Oczyszczanie kryształów uważam też na przestrzeni wielu lat pracy z kryształami powinno być intuicyjne. Ja wiem, że
w wielu źródłach, w internecie czy w wielu, wielu publikacjach znajdziemy takie informacje, jak te, że powinniśmy często oczyszczać swoje kamienie, że nikt inny być może nie powinien tych kryształów dotykać. Natomiast przyznam Ci się szczerze, że na początku swojej przygody z kryształami notorycznie je oczyszczałam. Na każdą pełnię moje kryształy się ładowały mocą księżyca bardzo często, jak nie raz, nawet na 2 tygodnie oczyszczałam swoje kryształy pod bieżącą wodą albo spryskiwałam je mgiełką kryształową, czy to palosanto, czy szałwią. Jest wiele narzędzi, które możemy używać do tych rytuałów. Natomiast z biegiem czasu i im więcej poznawałam kryształy, im więcej poznawałam, czym jest ta relacja między człowiekiem a kryształem, im bardziej odczuwałam na własnej skórze ich niesamowitą energię, zdałam sobie sprawę z tego, że najważniejsze, i to wrócę do pierwszego podpunktu, którym rozpoczęłam to nagranie, najważniejsze w pracy z kryształami jest intuicja i to ona będzie Ci podpowiadać, czy dany kryształ potrzebuje tego oczyszczenia, kiedy go potrzebuje i czy w ogóle go potrzebuje. Oczywiście, jeśli masz na przykład w domu kryształy, które nosisz często albo z którymi pracujesz i widzisz, że robią się matowe albo straciły troszeczkę swój blask, cudownym narzędziem jest na przykład oczyszczanie go pod bieżącą wodą. Ja od bardzo dawna, już od ponad roku używam mgiełki kryształowe. Tą akurat, którą mam tutaj, to jest kryształowa mgiełka o zapachu róży. Muszę Ci powiedzieć, że zapach jest niesamowity. Takie mgiełki znajdziesz w mojej kryształowej przestrzeni. Znajdziesz tam te mgiełki o różnych zapachach. Powstała ona z potrzeby serca. Dlaczego? Dlatego, że znam wiele osób, które nie są w stanie znieść zapachu palasanto czy szałwi. Te zapachy są dla nich tak intensywne i mocne, dostają zaraz bólu głowy i nie są tak naprawdę w stanie wytrzymać zapachu właśnie palasanta i szałwi, czyli te narzędzia tak jakby dla nich odpadają, więc pojawia się pytanie, no co jeszcze? Z tą właśnie myślą o takich osobach stworzyłam mgiełkę kryształową. Ja sama potrzebowałam używać innych narzędzi do oczyszczania kryształów, dlatego że moi domownicy nie za bardzo przepadają za zapachem szałwi i palo santo, dlatego też z tego powodu stworzyłam taką kryształową mgiełkę, która nadaje się fantastycznie do oczyszczania kryształów. Musimy też pamiętać, że oprócz wody, oprócz takiej mgiełki kryształowej, w której też skład wchodzą organiczne, naturalne olejki eteryczne, możemy też użyć wizualizacji, czyli poprzez trzymanie kryształu w swoich dłoniach, wizualizacji tego oczyszczania, możemy wyobrazić sobie różne kolory, na przykład biel, różowy kolor, fioletowy, i wyobrazić sobie to sam fakt oczyszczania tego kryształu jest niesamowite. W taki sam sposób też możemy kryształy programować. I nim właśnie przejdę do tego tematu, jakim są właśnie zgubione i uszkodzone kryształy, chciałam rozwinąć ten temat intuicji i oczyszczania, który jest bardzo istotny, a bardzo często mnie o to pytacie. Dostaję czasami wiadomości, jak często właśnie ja oczyszczam kryształy. Niegdyś oczyszczałam je bardzo często, natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, im bardziej poznawałam kryształy, im bardziej się do nich zbliżałam i im bardziej czułam, na czym polega ta relacja między mną a kryształem, nie czułam już później takiej potrzeby, aby ten kryształ oczyszczać. Także ja oczyszczam kryształy wtedy, kiedy widzę, że wymagają oczyszczenia. Czasami jest to raz na pół roku, czasami zdarza mi się częściej. Znam swoje kryształy, wiem, które częściej noszę przy sobie, obserwuję je i jeśli czuję, nie działam z pozycji strachu, czyli tak jak bardzo często spotykamy w różnych źródłach czy w internecie, że powinniśmy zawsze oczyszczać, że jak ktoś weźmie kryształy do ręki, powinniśmy je zaraz oczyścić, że nasze kryształy nie powinny trzymać w rękach inne osoby, bo emanują inną energią. Ja osobiście uważam, że
każdy z nas powinien tylko i wyłącznie słuchać głosu swojego serca, nie działać z pozycji strachu i z pozycji działań masowych, czyli mam na myśli oczyszczać kryształy, bo tak powinno być, bo tak pisze w danej książce, tylko pracując z danym kryształem, tylko ty czujesz energię swojego kryształu i tylko ty wiesz, czy on dzisiaj potrzebuje oczyszczenia, czy po prostu musisz, możesz na przykład mniejszy kryształ włożyć do większego kryształu, na przykład do geody, która pięknie, w piękny sposób energetyzuje, oczyszcza mniejsze kryształy. Sposobów i narzędzi jest mnóstwo. Ty oczywiście możesz wybrać te narzędzia, które pracują dla ciebie. Być może uwielbiasz palić palo santo i szałwie i jest to dla ciebie ulubiony sposób na oczyszczanie kryształów, a być może, tak jak ja, jesteś ogromnym fanem mgiełek kryształowych albo po prostu oczyszczania kryształów pod wodą. Pamiętajmy, tak reasumując ten temat, pamiętajmy proszę o tym, aby nawet nie tylko w pracy z kryształami, ale w całym życiu kierować się swoją intuicją, bo ona zawsze wie, co jest nam potrzebne w danym momencie naszego życia. Przechodząc teraz do tematu zgubionej biżuterii kryształowej albo zgubionych kryształów, być może większych okazów, chciałabym na samym początku uspokoić cię, że taka sytuacja, która budzi właśnie w nas smutek i trochę rozgoryczenie, no bo żal jest, kiedy nam coś pęknie albo się zgubi, albo się ukruszy. I mamy takie poczucie, że to jest jakaś negatywna informacja. Chciałabym na samym początku prosić cię o to, abyś nie myślała w ten sposób i popatrzyła na pracę z kryształami z takiego punktu energetycznego. Co to oznacza? Najważniejsze jest w tej pracy z kryształami, abyśmy zrozumieli, że ta więź, która się wywiązuje między człowiekiem a kryształem, jest po coś i na coś. Jesteśmy połączeni nierozerwalnymi nićmi z całym wszechświatem. Jesteśmy połączeni z naturą, ze zwierzętami, z innymi ludźmi, w tym z kryształami. I kryształ, który pojawia się w naszym życiu, ma nam do przekazania daną informację. On nie pojawia się w naszym życiu bez powodu, bez przyczyny. Nawet jeśli pojawi się przez jeden dzień, nawet jeśli ma się pojawić przez jeden dzień, przez jedną krótką chwilę, po czym znika albo po prostu pęka, nie denerwuj się i nie smuć się, bo nie ma w tym żadnej złej informacji. Jest to dobra informacja i tylko dobra, dlatego że jest to oznaka, że kryształ na dany moment zrobił to, co miał zrobić, wysłał swoją energię do ciebie, podjęliście tą współpracę i uwierz mi, ona wcale nie musi trwać miesiącami czy latami. Ona może trwać tygodniami, może trwać tylko na przykład w ciągu jednego dnia albo w ciągu kilku godzin. Pamiętam, jak jakiś czas temu przytrafiła mi się taka sytuacja, że od bliskiej mi osoby dostałam przepiękną bransoletkę z kamieniem, który potrzebowałam w tamtym momencie mojego życia. Gdy tylko bransoletka przyszła, założyłam ją od razu na rękę. Oczywiście zaprogramowałam kryształ, wizualizując sobie, o co chciałabym go poprosić, w czym chciałabym, aby ten kryształ mi po prostu pomógł. I pod koniec dnia zauważyłam, że tej bransoletki już nie ma na moim nadgarstku. Zniknęła, być może mi się urwała, być może gdzieś pękła. Byłam przez ten cały czas w domu i do dzisiaj ta bransoletka się nie znalazła. Z początku czułam właśnie taki smutek i niedowierzanie, że trochę krótko ten kryształ był ze mną. Natomiast po dłuższej chwili zdałam sobie sprawę z tego, że i w takich sytuacjach cudownie jest dopatrzyć się pięknej informacji, bo musimy pamiętać, że pod przykrywką takich nieprzyjemnych sytuacji zawsze na samym dnie, jak przesuniemy te wszystkie nieprzyjemne warstwy, na samym dnie każdej, nawet tej najmniej przyjemnej sytuacji, jak ja to mówię, znajduje się złoto. To złoto jest w postaci informacji, którą tylko ty możesz odczytać, która jest tylko i wyłącznie dla ciebie.
Jeśli ograniczysz się tylko do zobaczenia powierzchni, czyli do skupienia się tego, że coś niefajnego się stało z czymś, co było dla ciebie bardzo cenne, zamykasz się na tą cenną, złotą informację, która może być dla ciebie kluczowa. Więc jeśli odsuniemy na bok nasz żal i trochę taki smutek, że no, kryształ, który nam się bardzo podobał, albo biżuteria, która była tak cenna jeszcze od bliskiej osoby, nagle zniknęła albo się zerwała, po pierwsze, nie naprawiajmy takiej biżuterii, bo jest to oznaka, że kryształ zrobił swoją robotę, zrobił swoją pracę, wysłał nam maksimum swojej energii i na tą chwilę zakończył z nami współpracę. I warto zrobić w takiej sytuacji przestrzeń na nowy kryształ. To nie oznacza, że on się rozmyślił i nie chce z nami współpracować, albo było coś nie tak. Nie, kryształy mają nam wiele do zaoferowania i jeśli otworzymy się na nie, ale całym sercem, bez żalu, bez smutku, czasami ta praca jest krótkotrwała, a czasami kryształy zostają z nami na długo. Dlatego reasumując i odpowiadając na Wasze pytania, chciałabym jednoznacznie powiedzieć Wam, co też wynika z moich doświadczeń, że jeśli kryształ zostaje z Wami na krótki czas, po jakimś czasie znika, albo się zrywa, albo po prostu pęka, pozwólmy mu odejść, pozwólmy odejść temu, co już się dokonało i zróbmy przestrzeń na nowe. Mam nadzieję, że to nagranie będzie Ci pomocne i znajdziesz tutaj coś dla siebie. Dziękuję Ci za to, że jesteś, że dotrwałaś do końca. Mam nadzieję, że Cię nie zanudziłam. I do zobaczenia. Niech dzieje się magia.